Wyjrzałem przez okno. To gromadka dzieci na podwórku recytowała już żarliwie ten absurd. Zdenerwowałem się. Co wyrośnie z pokolenia, które od dziecka przywykło do absurdu. Nie takich obywateli potrzebujemy. Nic tak nie uspokaja, jak kontakt z rzeczywistością, więc poszedłem na cmentarz. Wśród nagrobków spostrzegłem sylwetkę baby, a zbliżywszy się, ujrzałem, że jej odnóża spoczywają w kałamarzu. Prowadziłem krótki wywiad z babą. Skarżyła się przede wszystkim na trudności wynikające z dysproporcji między obietnością jej stóp, a pojemnością kałamarza. Jakby pan mógł załatwić choć miednicę, to wdzięczna będę, powiedziała. Poruszony do głębi, obiecałem interwencję. Mieliśmy do czynienia z jaskrawym wypadkiem naruszania praw baby. Wróciwszy na podwórko, przystąpiłem do pertraktacji z dziecinną gromadką. W żywych barwach odmalowałem dole baby i zaapelowałem do sumień. Dzieci naradziły się między sobą, po czym wyłoniły przedstawiciela. Zgoda na miednicę, ale musi być guma do życia, oświadczył przedstawiciel. Ubolewając nad brakiem bezinteresowności wśród młodzieży, wyasygnowałem odpowiednią kwotę na zakup gumy do życia. Dzieci wygłosiły ochoczo. Siedzi baba na śmietniku, trzyma nogi w pojemniku. Na zwróconą im uwagę, że nastąpiła nieprzewidziana umową zmiana w lokalizacji baby, dzieci odpowiedziały, że taka zmiana była konieczna ze względów weryfikacyjnych. Celem skontrolowania wyników w nowo zaistniałej sytuacji udałem się na śmietnik, gdzie istotnie stwierdziłem obecność baby. Przeniesiona z cmentarza skarżyła się na pogorszenie środowiska naturalnego, natomiast trzymanie nóg w pojemniku zamiast w kałamarzu przyjęła jako poprawę warunków bytowych. Żeby tylko tak nie śmierdziało i może by jaki dach nad głową, sformułowała dezyderaty. Niezwłocznie wróciłem na podwórko i zażądałem dla baby godziwego miejsca w cywilizacji. Poniósłszy koszta 15 porcji lodów, doprowadziłem do porozumienia. Dzieci zadeklamowały. Siedzi baba w kamienicy, trzyma nogi w jajecznicy. Rozwiązanie to nie zadowoliło mnie ze względu na niehigieniczny charakter drugiej linijki. W konfrontacji z babą okazało się jednak, że była zupełnie zadowolona. Druga linijka pozwalała jej nawet na rozwiązywanie trudności improwizacyjnych. Nic, tylko się schylić, mówiła. Ja jednak nie mogłem jej tak pozostawić. Baba powinna być zadowolona, owszem, ale nie absurdalnie. Z absurdem należy zerwać. Z absurdem trzeba skończyć. Z absurdu musimy wydobyć babę raz na zawsze. Nie ufając już młodzieży, sam sporządziłem ostateczną wersję. Była to wersja realistyczna, uwzględniająca zarówno potrzeby baby, jak i społeczeństwa. Stoi baba przy stanowisku wydajnej pracy. Nie przeszkadzają jej w tym wrogowie ani tacy, ani tacy. To stanowisko pracy jest w pięknej kamienicy. Za swą pracę baba nakupi sobie jajecznicę. Pozostaje mi tylko przekonać dzieci, aby przyswoiły sobie tę pozytywną, naukowo opracowaną wersję, zamiast szkodliwych nonsensów. Niestety, biorąc pod uwagę antyrealistyczne nastroje panujące wśród młodzieży oraz działalność sił antyrealistycznych, przewiduję poważne trudności.